Maćku, w twoim składzie Zaha i Fraser. Dlaczego? To jest tak zwany skład na przeczekanie. Od samego początku nie robię nerwowych ruchów. Czyli tak. Cały trzon został wybrany w pierwszej kolejce. Jak grają, jak nie grają, nie robi to na mnie wrażenia. Jedyne transfery, jakie robię, to wymieniam kontuzjowanych obrońców, tych niewidomych, za 4,1. Co spowodowało, że wartość mojej drużyny spadła tam do 99,9. Ale liczę na to, że Fraser i Zaha odpalą, bo muszą odpalić. I wtedy, kiedy odpalą, to już nikt ich nie będzie miał, a ja ich będę miał. Zmieniam kapitana tylko z Salaha na De Bruyne, Kane'a. Tak jak w tej kolejce, Kane z Southampton, hat-triczek pewny. I czekam na rozwój wypadków. W ostatniej kolejce marne 66 punktów, które wywindowało mnie o 700 tysięcy miejsc do przodu. Czyli idę dobrą drogą. Siemaneczko, tu GWWA, sezon drugi, epizod 15. Mariusz? Fürstenberg. Tak, dokładnie. Szósty zawodnik FPL-owy w 3 sezony temu, 4? Chyba 4, ale może 4. 3. Wiem, co miałem się zapytać. Trzy nazwiska podawałeś, które ci spierdoliły sezon wtedy, kiedy miałeś być pierwszy. Były. Skrtel, Nalana. No. I Suarez. Tak. Dokładnie. Jedna asysta przez trzy kolejki z tych trzech. No masakra, ale poszedłem na całość, to muszę to powiedzieć. Czyli trzeba było tak zrobić. Ale Suarez spokojnie. Ale Suarez Carter miał dobry sezon, prawda? Miał rewelacyjny sezon, ale akurat wtedy raz nie zagrał, dwa razy miał blanka, jak to się mówi, no i poszło, nie? I nie wyszło i no, ale nie miał kurde, wakacji w Anglii. Ach! Dwa mecze, Premier League, popłacone, tam hotel pójdzie jak i te inne. Kurde, nie wyszło, ale szóste miejsce, nie? No to fajnie, było... pierwszy postęp, proszę się liczyć, fajnie. Zapisane. Stoi jakiś proporczyk w domu, jakaś wydrukowałeś sobie, zapisałeś cokolwiek? Zrobiłem tyle screenshotów robiłem z mojej rankingu, że naprawdę mam cały album. Już nawet jak byłem tam tysięczny, to już robiłem, a to dopiero jak byłem szósty, to już z każdej strony. No. Czyli jest. Czyli się nie zapomniałem, my tego nie zapomnimy. Nie ma opcji. Cieszę się. Tak, pamiętam, że wszyscy byli w szoku, jak sprawdzam overall. Nie, to chyba nie on. To chyba nie on, kurde. Moja żona też była w szoku, polubiła w Premier League Fantasy, jak powiedziałem, jestem w pierwszej dziesiątce i mogę mieć szansę na, możemy mieć kochanie szansę na wyjazd do Anglii w fajnym hotelu, to od razu zaczęła mnie wspierać. Okej, tak, to rzeczywiście, no. Musiała chyba, już nie musiała, musiała. Cały rok narodziła, to musiała być. Właśnie, pewnie wtedy, to jak żeś to ogarniał w ogóle, treningi, wszystko i jeszcze FPL? Akurat treningi to z 5 godzin dziennie, więc masz jeszcze 10. Okej, okay, dobra, a to nie było tak najgorzej. Nie było źle, naprawdę. Dobra, to teraz bieżący sezon, co o nim uważasz? Dobry, miejsce, no 15 tysięcy nie jest najgorzej, szczególnie jak to jest początek sezonu. Ale nie muszę powiedzieć, że trafiam kapitana ciągle, co kolejki, to daje mi bardzo dużo punktów. Czyli tutaj jest klucz? Klucz oczywiście, ale też jest bardzo mało czystych kont w tym sezonie, mi się akurat udaje. Taki troszeczkę strzał w ciemno w Diopa, West Ham udało się. West Ham ma najwięcej klientów w sezonie w ogóle, kto to przypuszczał? Nigdy nie przypuszczał. Wszyscy przecież obstawili, że to będzie Everton, tak? Tak jak ja też, Dean był wszędzie, dokładnie. City, kurde, a tutaj Fabiański wyskakuje z największą liczbą czystych kont. Ale to akurat fajne, to właśnie dało przewagę. Zysz Ryan, czyli poszedłeś w ogóle w tanich bramkarzy, Ryan i Baton. Od trzech sezonów sprawdza mi się ta strategia, biorę z jednego zespołu, tego pierwszego i rezerwowego. Naprawdę, jeżeli tak, Liverpool, Manchester City nie warto brać, bo przecież ktoś tylko odbiera swoje miejsce w składzie, a trzeba mieć taką trzech, tak? A naprawdę już nie ma znaczenia, jest tak system skonstruowany, że nie ma znaczenia tak naprawdę, kto tam stoi. Moim zdaniem, że na przestrzeni całej kolejki może być to słaby zespół, bramkarze i tak zrobią swoje. Jeżeli przepuszczają bramki, to mają dużo obron i punkty z tego, więc nie ma tu dużego strategii, nie? Tak. Słyszysz, Maćku? Słyszę. Macie za darmo macie ten negocjifer. My podpowiadamy kolegom, że to takim, co są niżej w overallu troszeczkę. Trzeba na nich scrollować. Dean, zostawiasz na razie? Już przymierzałem dzisiaj, żeby go zmienić. No. Co? I kogo? Myślałem nad, niech sobie przypomnę, nad Chelsea, Tomori.
Okej. Okay. 4,5. Czyli on już niedługo będzie po 4,5, co? Bo go wszyscy chcą chyba. No właśnie, tak mi się właśnie, wydaje. Ale mi się zwolni tyle takie fundusze, że mogę później sobie poszaleć troszeczkę. A, bo Sebalos pójdzie. Pójdzie, co? Pójdzie. Bo chyba nic tam, znaczy oprócz tego, że on ma kalendarz w tym momencie. Nie, w ogóle statystyki, wszystko poza pierwszym meczem, który mnie wprowadził w błąd absolutnie. Tak, wszystkich, co? To później oszukał. Tak, trzy strzały. Ale kurde, przy takim kalendarzu to... No to ja już się bardziej chyba pepę tylko wiele, tam dziewiątkę, nie? 9,5. No właśnie, to 9,5. Nie ma sensu. Jakby mi ktoś zagwarantował, że dalej będzie strzelał karne, chyba Obama jak mu dał tylko raz strzelić karnego, nie? Właśnie, no, albo mu oddał karnego, co? No, to jest jakiś... Ale to jest kosmos, nie uważam, że super świadczy człowieku, przecież Obama miał dwie bramki, tak? Bramkę miał, jedną. Tak. Aha, i jeszcze jej nie miał wtedy, więc mu oddał, żeby on miał, a nie Obama, więc... Dla nas słabo. Tak jak... Znaczy, ja nie miałem Auby na C, więc dla mnie w sumie okej, okay, no. Pamiętam, przypomniałem się od razu o historii, jak Mourinho dał Cashmanowi, nie wiem czy pamiętacie, przez 9 kolejek, tak młody napastnik był, 9 kolejek go kupił, nic nie strzelił, dał mu karnego, strzelił, dalej nic nie strzelił i go sprzedał. Mam nadzieję, że nie będzie tak samo z Pepe, nie? Ale... Może nie. No. Robertson, a nie Trent? Dlaczego tak zrobiłeś? Błąd 50-50. Okej, okay, w tą stronę. Uważałem, że Trent nie będzie grał każdych meczów, bo jeszcze jest młody, wydolność nie ta. No. Okazało się, że Trent bardzo dobrze strzela rzuty wolne i to mnie troszeczkę pogrążyło i gra wszystkie mecze do tej pory. Nie sądzę, że tak będzie, ale no. I tak trzymam się Robertsonem, to szkoda transferu już teraz. No i cena mu spadła, co? Ale to ostatnio asysta? Asysta, dokładnie, ale asysta. Ciągle ma stacy. No. I uważam, że to się będzie wyrównało, nie? Wyrównywało. Okay. Więc nie, bez paniki zupełnie. Co tam jeszcze bym o swoim składzie powiedział? No, spróbuję na siłę wcisnąć Aguero. Tak na siłę, ale... Ale przy tym składzie? No właśnie, nie wiem kogo bym musiał odpuścić, chyba Halera, który nic przez ostatnie dwie kolejki nie strzelił, aczkolwiek statystyki ma bardzo podobne do Abrahama, tak. Więc uważam, że nie ma co, nie? Czyli tani atak? Tani atak zostaje na razie, zostaje, nie? Zobaczymy jak to tam się będzie, jeżeli Haller mnie zawiedzie przez dwie kolejne kolejki, to... A nie masz tego dyskomfortu, że nie masz Alby Aguero Kane'a? Bardzo duży dyskomfort. Co? Jak się to ogląda? Fatalnie się ogląda. Nie będę ukrywał, że czasami za kanapą siedzę i się ukrywam, nie patrzę w tym właśnie. To jest ciężkie. Ja mam tak na przykład z Salahem, nie? Nie mogę, kurde. Nie mogę... I za każdym razem, kiedy Salah ma piłkę, no to źle mi się dzieje. Pan tak samo chyba każdy tak ma, nie? No to znaczy, że jest różnorodność w grze i to jest akurat fajne. No to racja, bo tutaj ciężko chyba teraz taki skład ułożyć, kurde, żeby nie wszystkich tych, których by się chciało w ogóle, no co kolejka jest ktoś, kogo nie masz, a kto ma fajny mecz, prawda? I to jest szans. Jest, teraz chodzi teoria po internetach, że Salah ma słaby, Liverpool ma słaby grafik, tak. I trzeba go sprzedać? Tak. Nie wiem. Widziałem to parę razy już i to takich gości, którzy w sumie coś tam zrobili w FPL-u i... Zamieniają ich na Sterlinga, na Aguero, na Aubameyanga. Nie wiem, czy to się opłaci, bo tak tam jest chyba u Liverpool ma sorry, że wcisnę kogo ma, ale tam patrzyłem. Mamy Sheffield. No właśnie, ale Manchester United czy on taki dobry w obronie, no nie też jest. Nie. Tottenham. Nie wiem, też tak. Nie, no Aston Villa i Manchester City to tutaj jest trudnym zespołem w sumie, można byłoby tak powiedzieć, prawda? Tam Salah gdzieś zawsze tam może coś tam zrobić, więc no tak, tylko ten dyskomfort. A potem? A później to już szkoda mieć obrońcy. Obrońcy nawet szkoda mieć. Do nowego roku. Od 13 do 21 kolejki jest absolutne bajabongo i no każdy będzie miał po 3 zawodników, nie? Ich kurde nie będzie. A co nie będzie, bo? Z West Hamem jest mecz przełożony, ale to nie ma znaczenia przy tym kalendarzu. Hmm. Prawda? Raczej nie, absolutnie nie. Salah, Mane, Trent? Czyli tak, Firmino? Jakby miał, nie wiem, jakoś Firmino z tymi lepszymi zespołami tak trzyma trochę tyły, ale to wiadomo. No, dobra. No, wszyscy będą mieli to samo moim zdaniem. To będzie taki szablon, nie? Jak mówi Maciek Chorążek, będzie szablon. Każdy będzie miał 3 z Liverpoolu, każdy będzie miał 3 z City, więc... Ciężko na to kasy zdobyć. Tak, różnice będą robić, ale nie da się, ale różnice będą robić inni.
I jak do tej pory było mało czystych kont, uważam, że w końcu wróci to do średniej i te ci obrońcy tacy agresywni. Bardzo złe, bardzo złe rzeczy mówisz dla mnie. Bo nie, ja, nie, ja jestem zwolennikiem obrońców po 4-0, 4,5, ja tutaj... Ale ja też. No bo czekaj, no ale gdzie, no Robert Sondin... No właśnie, ale taki jak z zeszłego sezonu Doherty, to już Lundstrom. A, okej. No ale tak, no to rzeczywiście, przecież Lundstrom się nie wystawił przed dobrym zespołem raczej, nie, więc... No ja właśnie mam taki plan, to jest dla mnie zagadka, nie wiem, co on z nim zrobić. No. Ja bym go wystawił chyba, tak mi się wydaje. Chyba go wystawił. Z Liverpoolem? Ja uważam, że nie, ale zobaczymy, okay, dobra. Nie? Dobra, zobaczymy. Też bez Sterlinga jedziesz? Z ale Dobrujnem? To też, no ze Sterlingiem jest to samo, co z brakiem Aubameyanga i Aguero, chowam się za kanapą, no bo to jest taki gość, który możesz Patryka na luzie strzelić. Nic mu nie brakuje, ostatnio siedział na ławie, zagrał teraz w Pucharze Anglii. A byś go sprzedawał teraz, gdybyś go miał? Nie, w życiu bym go sprzedawał, w życiu, absolutnie. Właśnie, kurde, absolutnie. Zrobiłem vloga o tym i zauważyłem, że ma strasznie dużo. 5 osób mi tam, kurwa, kliknęło mi, że bez sensu mówię generalnie, żeby go nie sprzedawać, nie? A mi się wydaje, że to jest głupota, żeby go sprzedawać absolutnie w tym momencie. Absolutnie tak. Ja uważam, że Guardiola chciał dać pograć Bernardo Silvie i zresztą co doskonale mu wyszło, a jak kiedy mu nie pograć, jak nie teraz, prawda? Z Watfordem, więc myślę, że wszystko wróci do Norwich. Z kim? Co, masz mówisz? Nie? Norwich. Norwich. Kurwa, to głośniej już. Okej. Okay. Norwich. Mont? Super. Zadowolony, co? Tak, to było. Dużo mówiło o tym, że przed sądem ta dziesiątka to się utrzyma w Chelsea tam poniżej 7,5, bo są wszyscy poniżej 7,5. Tak. To wyjdzie na swoje, Mont świetny, tani. W ogóle czego sprzedałem go za Lanziniego, w sensie mogę sprzedać Lanziniego, sprzedam Monta. To nie był dobry ruch. No, co mam ci powiedzieć? Widzę już zadowolenie to. Widzę to zadowolenie niestety. Niestety. No. No, kurde, no. Fajny masz ten skład. Mi się to wydaje, tak się że mówi to jest... po dobrej kolejce, nie? A później 5 nie zagra i będzie, no słaby masz ten skład, więc... No to tak, no ale to... Jednak skład, kurde, ułożyłeś sobie taki, że... No, na każdej pozycji masz zawodników, którzy chcieliby mieć inni, nie? Generalnie, no co tutaj, kogo ty nie masz? Sterlinga. Sterlinga, Aguero, Aubameyanga. No dobra, tak, to trzech, jest wszystko, no. A tak, no to masz wszystko, ale to się udało. Udało się, te strzały, które na początku sezonu wystrzeliły, to na szczęście je miałem i się udało. Bo... A powiedz mi jeszcze o tym, kapitanie, trafiasz, bo co? Bo co się dzieje? To jest zawsze wybór między... Ale nie ryzykujesz? Nie, absolutnie. Nie ryzykuję. Mam taką miarę ranking dobry, że nie muszę, nie? Jakbym miał słabiej, to może by coś tam jeszcze próbował. Ale to jest chyba z doświadczenia wiem, że nie warto ryzykować, bo wszyscy ryzykują. Tak się wydaje, że nie. Ale tu można nadrobić. Ja pamiętam w tym dobrym sezonie moim przełomowym, to od początku... Ale wtedy ja zacząłem sezon, byłem już 2000 po pierwszej kolejce, nie? Ale, okay. Więc to było inaczej, ale tak jak trzyma się kapitana, idzie się po prostu z prawdopodobieństwem, można prawdopodobieństwo sprawdzić na każdej stronie bettingowej w Anglii, nie? Kto ma najwyższy procent i lecę tym. Po prostu. Okay. To jest jakieś podejście, no. No bo to jest loteria, kapitan jest loteria. No ja w ogóle jestem przeciwnikiem kapitana ogólnie, bo to wprowadza loterię i gdzie umiejętności mniej grają rolę, ale... No tak. Zgadzam się, że to jest też jak... Tak jak teraz było ze Sterlingiem i z De Bruyne na wicekapitanie. No właśnie, to no właśnie. Ludzie dostali punkty w ogóle z dupy generalnie, nie? Powinni im odjąć i to było mnóstwo punktów. De Bruyne 17 i Lundstrom z ławy 12, to jest 29 punktów. No. Wiesz, to jest po prostu żyła złota Sterling. Tak, Sterling, kurde, okazało się, że w ogóle dobrze, że mnie zagrał, bo mnóstwo punktów, znaczy dla ludzi, bo dla mnie to nie było wcale fajne generalnie, nie? Powiedz mi jeszcze, jakie plany generalnie tutaj w FPL-u? Tak, Chelsea, City i West Ham mają super teraz mecze, będą miały przy tam 4-5 kolejek. Więc tutaj bym się koncentrował. West Ham gra naprawdę fajnie futbol teraz. Szkoda tego Lanziniego, to niektórzy go mają. No ja mam go, kurde, no. Ja go mam i
żałuję, że on wypadł, no bo faktycznie przy tym kanale tylko Everton na wyjeździe. Aczkolwiek Everton na wyjeździe teraz to jest kurde masakra, co? Nikt to... nie łapie czystych kąt, gra otwarta, więc co tam, warto... No i ten kalendarz Chelsea, tutaj to jest... No, się prosi, co? Abrahama mieć, no. Tak, tak, prosi się mieć Abrahama, dokładnie. No, Abrahamy to jest, nie mamy... to dobrze gra, nie? Nie mamy, jakby... czyli będziemy cierpieć? Będziemy teraz? Cierpieć strasznie, do Aguero, bo Mayanga i Sterlinga dochodzi Abraham. Tak. Za kanapę i Correa. Dokładnie, dokładnie. Tak, no, okej. Cóż. Wszystko? Chyba wszystko, no, chyba wszystko. No. Grajcie dobrze, ale gorzej ode mnie. O, i ode mnie jest też. Jest zasada w sporcie. I od ciebie też. Maciek. Maciek nie jest. Maciek, nasz scout. Maciekiem nie jest, Maciekiem nie. Dobra, dzięki Mariusz. Dzięki, przyjemność, następnego. Tak, cześć.